kraje obstrałeś. Przeklęty smarkacz! Odsyła swoich najlepszych wojowników do pracy przy budowie! Beze mnie sobie nie poradzi. A kurwa, zdziwiłbyś się. Ten las jest jakiś dziwny. Za cichy, jakby coś nas obserwowało. Zapięty pan. Wojownik wojennej pieśni nagle boi się duchów? Tu nic nie ma, prócz cienia i starych drzew. No kurde, zadymili. Dymy. Słyszałeś? To miejsce jest nawiedzone. Żywych wrogów się nie boję, lecz bezcielesnym duchom mój topór nie wyrządzi żadnej krzywdy. Zamilcz wreszcie i weź się do pracy. Żeby zbudować fort dla wodza, potrzeba dużo drewna. Musimy wykarczować tę część lasu. Nie mogę dłużej czekać. A, to piekury czym teraz będę? Łe. Dzięki, żołnierzyko. W czym mogę pomóc? Tak, wodzu? Wodzu, zastanowię się nad tym. Nareszcie. Gotów, wodzu, atakują nas. Dzięki, żołnierzyko, to jest dosłownie... Miałyście rację, siostry. Dla tych zielonoskórych bestii życie nie przedstawia żadnej wartości. Zabić ich w imię Eluny. Jajo gniatów nie nasze. Tylko bym przeładował i... Kobiety! To kobiety! Owszem, wyglądają prawie jak elfy. Tyle, że są dużo wyższe i o wiele bardziej zawzięte. Mogę wianąć. Gotów do pracy. Helmuty. Rozkażesz. Dobra. My byliśmy w błędzie, Adamie. To był M1A1. Ten karabinek to był w tym. Mieli go sobie wymiarza. Spotkać w tych stronach. A nie był M2. Nie, M1A1. Kurwa, no to... No to cóż, dobra. To chyba... W okolicy żyje plemię niedźwiedziu ludzi. No, i on faktycznie był 15 nabojowy i strzela pojedynczy. Troszkę nam zaleźli na skórę. Jakbyście tak zabili ich wodza, będziecie mogli u nas kupować po kosztach. Wypożyczymy znaczy, wam nawet szatkę wnika, jest. Albo dwa. Gdzie kurwa niby? No, na szczerze, jego mam. M2 jest. Rozważnie propozycje. M1A1 też jest. Co? No. Co tylko rozkażesz. Ale co ty pierdolisz? Gotów do pracy. Czemu ja go nie widzę? Nareszcie. Zastanowię się nad tym. M2 to mógł być jakiś prototypowy karabinek automatyczny. Co tylko rozkażesz. Zastanowię się nad tym. Co tylko rozkażesz. Nareszcie. Kurwa, zaraz będę to nareszcie. Prawdę. Dziejować. Co tylko rozkażesz. Zastanowię się nad tym. Minęż. Co tylko rozkażesz. Żałosny tchórz! To muszą być te furbolgi, o których mówił goblin. Czeka nas godna bitwa! Nie przeżyje! Widzisz, podobny to był karabin do siebie, ale kurwa no, co innego. M2, a M1. M1 to ja widziałem tylko garant, no to M1 garant. M1 garant, tak, ale M1A1 to był taki pomniejszony karabinek, taki pomniejszony garant właśnie. No to wiem, ale on jest tutaj w BF-ie 5? Tak, na skurwą. Nareszcie. No tak. No, już nie robię. No właśnie nie wiem. Wozu.
własny chłop. Nie robisz piechuje na pewno? Nie, no to zobacz, że na szturmowca. Na 110%? Tak, na 200% nawet. Co tylko rozkażesz. Wodzu, te wojowniczki wróciły na latających bestiach. Długo nie pofruwają, jeśli spęta je nasza wilcza jazda. Możesz to robić. Jesteśmy atakowani! No, zobacz teraz. Turmowiec. Zastanowię się nad tym. No. Dobra, dobra. Coś trzeba zrobić? Nie ma sprawy. Ja tego nie widzę. Szturmgeber. Nie mogę dłużej czekać. Jest karabinek M1 na 1. No i? Dobra, koniec walki. Zastanowię się nad tym. Nareszcie! Jesteśmy atakowani! Dobre, dobre, podoba mi się to. Trzeba więcej złota! Praca, praca! Coś trzeba zrobić? Oczywiście się wyjebałem. Ale... Jazda! Wodzu! Kolimatory. Nie mogę dłużej czekać. Na co? Pomścić Suldina! Kogo mam zabić? Trzeba więcej złota! Czego chcę? Dobra, dobra. Pomścić Suldina! Wodzu! Co tylko rozkażesz. Zastanowię się nad tym. Ole, to napierdala. O panie Boże. O kurwa. Nie ma sprawy. A jeszcze sobie Adaś makro zrobi. Ja to zrobię. Zuldina. Dobra, dobra. Potem na szybkie strzały. Na blisko. Skontrat Golda, kurwa, ja. Uuu, ja wyrwał. Ej, Kacper, M1, A1 to jest kozak totalny, co nie? No jest. Zajebiście się strzela. No to teraz? No, dobre jest. Serio. Polecam cieplutko. A też to miło. Nie mogę dłużej czekać. Kurwa, czemu nie mam tego makro w tym? Co tylko rozkażesz, dziwne są te tańczące światła. Może to właśnie tym, jak duchy, tak szybko tapujesz, których tak się obawialiście. To tak samo szybko strzela. Nose camp. Co tylko rozkażesz. O serio, Lien. Zastanowi kurwa, się nad tym. Wyciągnął przez niech skalę. Nikt nie przeżyje! Nareszcie zastanowię się nad tym. Nareszcie. Co tylko rozkażesz. Co tylko rozkażesz. Zastanowię się nad kurwa, tym. Kurwa, nie miałem jak uciec. Wodzu, atakują nas! Miałyście rację, siostry. Dla tych zielonoskórych bestii życie nie przedstawia żadnej wartości. Zabić ich w imię Eluny. Nareszcie. Kobiety! To kobiety! Owszem, wyglądają prawie jak elfy. Tyle, że są dużo wyższe i o wiele bardziej zawzięte. Praca, praca. Nie wiem, mi te pojedyncze karabinki tak nie leżą. Nie, nie, w ogóle z automatem nie mogę dłużej czekać. Co tylko rozkażesz. Zastanowię się nad tym. To nie takie choinkowe, fajne. Nareszcie. Nareszcie.
Co tylko rozkażesz? No, to tu jeszcze jedno było. Breda M1995. Zastanowię się nad tym. A, bo jest serią strzela i pojedynczy. Zastanowię się nad tym. Co o kurwa, tylko ale rozkażesz? O Jezu. Santa Maria. Wocu, to wielkie drzewo aż pulsuje od magii. Trzymajmy się od niego z daleka. Czy otaczają mnie sami tchórze? To drzewo jak ale każde inne. Dostajemy. Ściąć je! Teraz. Jesteśmy atakowani! A była, mieliśmy przewagę. Niech nikt nie przeżyje! Co tylko rozkażesz. Nareszcie. No i co? Mamy teraz mnóstwo drewna. Jeśli znajdziemy więcej takich wielkich drzew, je także każę zrąbać. Zastanowię się nad tym. Zastanowię się nad tym. Nareszcie. Co tylko rozkażesz. Gotowe. Nareszcie. No. Ja to zrobię. Oż kurwa mać. Już lecą. Zastanowię się nad tym. Wodzu, te wojowniczki wróciły na latających bestiach. Długo nie pofruwają, jeśli spęta je nasza wilcza jazda. Wodzu. Gotów do pracy. Helmut, ty chuju z karabinkiem okopowym, no. Fajne to M2. Boże, ten M1 na 1. Gotów do pracy. Jak widzisz, ta M2 to jest trzeba więcej złota. Łudząco podobna do czego M1 na 1, co nie? Tak, tak. Mi się no wydaje, dobrze, że M2 to jest taki spadkobierca, tylko czekać. Automatyczny M1. Tego ja mówię, do pracy. Kurwa, co to, że jest automatyczny? No bo wiesz, wydawało mi się, że to jest właśnie ten. Dlatego miałem szok. Coś trzeba zrobić? Szok i niedobieranie. Gotów do pracy. Nie ma sprawy. Gotów do pracy. Nie. To kurde. No. Dobra, dobra. Gotów do pracy. Czego chcę? Ja to zrobię. Tylko rozkażesz. Ten skurwysyn pierdolony. Aha, to inny. O ty chuju, Bobrze, ty, Bobrze, najgorszy ty. No i chuj, zaś C tracimy. Chujowe drużynki. Nie polecam serdecznie. Gotowe! Coś trzeba zrobić? Gotowe! Nie ma sprawy. Czego chcę? Chyba nie jestem. Praca. Ja to zrobię. Tak?
wodzu. Kurde, nie. Najbardziej nienawidzona mapa. Trzeba więcej złota. Jesteś wyśmienita, to ci przyznam rację, kumplu. Fajne to M1, ale powracam do M1. Nareszcie! Wichrze, ziemio, ogniu! Wysłuchajcie mego wezwania! Nie mogę dłużej czekać! Coś trzeba zrobić? Gotowe! Nie ma sprawy! Wichrze, ziemio, ogniu! Nie mogę dłużej czekać! No? Praca, praca. Trzeba więcej złota. Gotów do jazdy. Dobra, dobra. Wodzu. Wichrze, ziemio, ogniu. Wysłuchajcie mego wezwania. Chyba przejebaliśmy. No, koniec dnia. Ale etykiety jeszcze były, ja nie rozumiem, tu jest jakiś gotowe. Czas, czy o co chodzi? Nie wiem. No? Pokażemy Niemcom, jak praca, praca. Wichrze, ziemio, ogniu, wysłuchajcie mego wezwania. Aha, remis? Gotowe! Coś trzeba zrobić? Nie ma remis? Sprawy. Tak, remis był. Żadna strona. Ja to zrobię! Nie chuj. O kurwa, znowu ta mapa. I to jeszcze teraz zamieci śnieżnej jakiejś pojebanej. Ja pierdolę. Nie, no idę się zajebać. Chyba, że tak zwane... Nie mogę dłużej czekać. Nie no. Zalecam ziemię w ogniu! Wysłuchajcie mego wezwania! Co tylko rozkażesz, zastanowię się nad tym. Nareszcie! Niech nikt nie przeżyje! Żałosny tchórz! Dosłownie nic nie widać. Gotowe! Aha, nie można się odwracać. Żałosny tchórz! Co tylko rozkażesz? Co tylko kurwa, rozkażesz? Po prostu. Zastanowię się nad tym. Nareszcie! Dobra, musimy się nie kupać. Dobra, już. Umarłem. Wodzu. Nareszcie. Nikt nie podniesie, bo ja się chyba tylko rozkażesz. Skały. Zastanowi się. Normalnie to jest jak mentora Far Cry, jak kurka grał. Żałosny chłop. Wyglądają by tak nie. Kurka 20 dnia, no okej. Okay. Myślę, piątka. Kurwa, więc dużo piątka. Piątka mi się bardziej spodobała i... Padłem. Nie, piątka była bardzo taka... Nudna. Co, wchodzimy? No, mam to prawie. A nie, czekaj, obecna premia zostanie utracona. Dobra, poczekamy, aż oni się wybiją już. No, nie. Zastanowi się nad tym. Czego chcę? 9 naszych tylko zostało. Dobra, dobra.
trzeba więcej złota! Jak ten Leonidas wykra, to nie wiem, opierdolem kawę chyba. Ja pierdolę! Nie mogę dłużej czekać. Co tylko rozkażesz. Ziemię ogniu! Wyruszaj z Sultina! Wodzu, co tylko rozkażesz. Norwegia w kieszeni, a Norwegia taka ważna, że jak są skurwysyn. Kappa. Coś trzeba zrobić? Gotowe! Wichrze, ziemio, ogniu! Wysłuchajcie mego wezwania! Dobra, dalej. Afrika Corps. Czego chce? Nie ma sprawy. To będzie? No. Na Tobruk. Ja to zrobię. To pustynny szczyt. Wichrze, ziemio, ogniu! Wysłuchajcie mego wezwania! Dobra, jebie mnie, co zakłada ich plan. Ja chcę czołg. Pomścić Zul'dina! To nie ma czołgu. Coś trzeba zrobić? I to Adam, czy drugiego sezonu pani Shara nie będzie? Nie będzie, został anulowany w chuj. A? Ja, a czemu tak? No, no bo Marvel. O, ogólnie to... Wichrze ziemi! Nie mogę dłużej czekać! Słuchajcie mego wezwania! Jak to się nazywa? Gotowe! Wozu, zastanowię się Disney nad ma tym. Marvela. Jest to Disney Plus. I wszystkie no. licencje zostały wycofane. Jakby. Praca, praca. Więc to, że okej, Netflix robił sobie tego Punishera, który był udany, ale Disney za to, że... Z racji tego, że ja Disney stwierdził, o nie, nie byczku, tak nie będzie, my teraz zagadamy Disney+, wszystko u nas jest na wyłączność, jeśli chodzi o Marvela, Star Wars i tak dalej. Aha! Dobra! No. Pierdolę. Więc no, nic nie mogę robić w tym. Kurwa, ale nie, te dwa sezony były naprawdę, zwłaszcza ten pierwszy był mega fajny. No. Bardzo fajne, mi się to dobrze, bardzo oglądało. Miałeś rację, ten aktor grał w Pacyfiku, tylko on bardzo szybko deathnął tam. Bo w tak, tak. On zdechnął praktycznie od razu. Na głowę kanału. Jak oni się tam bronili przed tymi... Tak. Japońcami. Wodzu. To jeden dostał medal honoru chyba, a on się wypierdolił. Oj, zapisujemy to. Nie mogę dłużej czekać. Nie pamiętam jaką akcję na Pacyfiku to robili, to tę żywność tam brali. Tej armii. Tam rozkminie brali i kurwa ten jeden się pożegnał. Zastanowię się nad tym. Co tylko rozkażesz. Nareszcie. Tam jeden szarał na Kimu nie wiem. Nagle zaczyń artylerii. Co tylko rozkażesz. Tak. Zastanowię się nad tym. Snajperze, ten swój chyba karabin. Wichrze ziemio ogniu! Wysłuchajcie go wezwania! Brania zakończona! Ale ten, co tylko rozkażesz. Co tylko na tym, film nie mam. Niech nikt nie przeżyje! Żałosny chłop! Zastanowię się nad tym. Nie mogę dłużej czekać. Ja rozpoznam. Wichrze, ziemio, ogniu! Wysłuchaj nareszcie! Żałosny chłop! Co tylko rozkażesz. Tak, ostro, to jest na pewno. No kurwa,
Nikt nie przeżyje! Ty przeziemia ogniu! Wysłuchajcie mego nareszcie! Niech nikt nie przeżyje! Zastanowi się nad tym. Kaster zabił mnie z kosy. Nie, on nie pominął, nie? Zastanowi się nad tym. Nareszcie. Niech nikt nie przeżyje ogniu! Wysłuchajcie mego wezwania! Żałosny tchórz! Jeszcze co tylko rozkażesz. Żałosny tchórz! Co tylko rozkażesz. Niech nikt nie przeżyje! Nareszcie przeziemia ogniu! Wysłuchajcie mego wezwania! Fajnie, ale tylko na nie, bo zastanowi się nad tym. No zimie się fajnie miał tym. Nareszcie. Kurwa, no się zrespić na tego. Za to rępy i polecam. Chce mi się grać ze starej gry. Niech nikt nie przeżyje! No nie, ta gra fajna. No nie wiem, dobra. Żałosny tchórz! Lata ma. Ile? Nie mogę czekać. Chuj ma już, tak, 3 lata. Nie, nie, nie World Edward, to World War II. Haa. A ty mówisz o tej World Edward, to ma już 2000 lat. Żałosny. A nie chodzi o World War II, bo tam masz na tym. Normalnie, normalnie. Nie. Nie będę kurwa grać w karo. Niech nikt nie przeżyje! Modern Warfare tym nowym. Nie podobają mi się to. Żałosny tchórz! Tylko ten nowy Modern Warfare, poprzednie Modern Warfare i Black Ops były spoko. Niech nikt nie przeżyje! Pójdę bajkami. Co tylko rozkażesz. Dobra, fajny wpierdol dostaliśmy. Zastanowi się nad tym. Nareszcie. Niech nikt nie przeżyje. Co tylko rozkażesz. Zastanowi się nad tym. Nareszcie. Zastanowię się nad tym. Nie wiemy na chodzie. Znaczy teraz co tylko rozkażesz. Także. Co tylko rozkażesz. Aby to nagrał do końca i potem ewentualnie podbój. Jakiś. Trzeba więcej złota! Odpalam makro na czołg, stary. Czego chcę? Trzeba więcej złota! Zawaliła się nasza kopalnia złota. O, żeś ja pier... Nie wiem, dobra, czy słyszałeś, co zrobiłem, żeby mi nikt czołgu nie zajebał. Gotów do jazdy? Nie. Bo ogólnie jak masz, wiesz, czas przed rundą, to klikasz, czy gdzie się chcesz zrespić, czy chcesz się już zrespić od razu? Piechota, czy czekasz na czołg, co nie? Albo samolot. No, no i nie ma sprawy. Żeby się wbić jako pierwszy, no to napierdalasz lewy przycisk myszki srogo, co nie? Mhm. Coś trzeba zrobić? Atakują nasze miasto! Klika. Mam sić Zul'jina! 50 razy szybciej niż ja. Gotów do jazdy! Co tam? Jesteśmy atakowani! Jest od razu, wiesz, tak jakby był klik, odpuszczenie, klik, odpuszczenie, klik, odpuszczenie, klik, odpuszczenie, nie bez ma żadnych sprawy. Przerw. Tak, wodzu. Już jestem w czołgu. To było przecież. Tak. Wchodź Kacper do mojej wieży. Czego chcę? Praca. Czego chcę? Nie ma sprawy. Bo się ta wieża
nienaturalnie szybko kręci, co nie? Ja to zrobię! Przyszedłem trochę do was posłuchać, o czym rozmawiacie, bo tam się kurwa wykłócają na temat FPS-u. Gotów do jazdy! Serio? Dobra, dobra. Spróbuję. My to jak siedzimy po cichaczu. Pucujemy sobie lufę. Oni se pucują, ja nie. Atakują nasze taski, no. No dobra, nie udawaj, dobra. Też jesteś to zamieszany. Będzie KF i pomówienie o widzie różnicę, jak masz 60-kartowy monitor. Tak, właśnie. No. Coś trzeba zrobić? Nie ma sprawy. To nie będą przebiegać, kurwa. O chuj. Tamto. Przerabialiśmy to. Próbowaliśmy mówić świadomie, że to nie widać żadnej różnicy, jak masz 60-kartowy. Nie ma fizycznie takiej możliwości. A, dobra. Teraz tam pójdę, rozgonię towarzystwo i tyle. Ja to zrobię. Praca, praca. Aż chyba specjalnie tam pójdę i tego posłucham. Co tylko rozkażesz. Jedziemy na beka, Sparek. No. Ja wolę sobie w OFAPS-ach posłuchaj, nie o FPS-ach. O, ci już gadają, że po 5 koła już na nowy miesiąc chcą sobie szykować. O! No i chodź jeszcze raz. No, ja to zrobię. A co to kurwa jest 5 koła? Tyle to ja w noskę pierdolne. Gotowe. Coś trzeba zrobić? Ja teraz mam ładunek na 2600, także no, ja go skończę pewnie jutro, to już na jutro będę miał. Możesz kurwa, panie. Tak, wodzu. Nie no, ja mam plan ogólnie na jutro 12 tysięcy mieć napierdolone, nie? Także no. Się nad tym. Zastanowię się nad tym. Pierdolę, ja w sumie co tylko rozkażesz. Nareszcie. Ja obstawiam, że te 12 jednym przez nockę. To akurat co nie wychodzi od 12 do 9 rano gdzieś. No jeszcze jakieś popołudnie, trzy klocki, no to te 15 wpadnie. O kurde, to już się tak ostro nastawił, widzę. Zastanowię się nad tym. Wiesz, niby, że sprzęt chujowy, ale jakoś te kilometry idą. No tak. Moro tryhard. Tak, kurwa, powróciłem ze swoją siłą. Bardzo. Niech nikt nie przeżyje. Ja nam się nie wróciłem. No niechby się nie wziął tego ETS-a, byś był tutaj na mnie na dotyku, tak. Tak by było dobrze. No, to prawda. Zastanowię się nad tym. Powiem ci, jak odchodziłem, to jednak chciałem zostać, ale tak stwierdziłem, że jakoś rezygnuję do wszystkiego, nie? Co mnie no. Mówisz, próbujesz, nawierzasz ten... działalność tutaj wróci na mnie. No. Zastanowię się. No, no wiesz, teraz jakbym rezygnował, to i tak bym chciał na tym Discordzie jednak u was zostać. Nie? To git, cieszymy się. Zastanowię się nad tym. No, jeżeli nie poszedł do żegnaczy na senem, to jak niektórzy. No! Tylko rozkażesz. Czytaj paczek, kurwa, ten. Pierdolić paczka, ha tfu, co tylko rozkażesz. Lepsa pierdolonego. Kurwa, czy się naprawdę nie lubili? Znaczy ty go nie lubiłeś. No ja go nie lubię, ja go nie lubiłem w chuj. Strasznie skurwio. Ja wam powiem tak kurwa na dobrą sprawę, ja u was tak zacząłem jeździć w tej małece i szczerze nie widzę kurwa, żebym jeździł w jakiejkolwiek innej. Tym bardziej, że kurwa u was wiem jakie tu jest towarzystwo, wiem jaki tu jest klimat. I kurwa, ja wiem na co mogę być gotowy, a na co nie, a nie, że ja tam kurwa bym poszedł i cuda bym widział. No z jednej strony to też masz rację. Nie mogę. Jak ma tak wątpię, że mają taką atmosferę, ale jak tam Szeno i tutaj ja... Prawda jest taka, że jak ja patrzę do Szeno tam pojedzie jedną trasę może na ten, na 3 dni. Ale wiesz, to ja nie mówię teraz tak, w sumie chodzi bardziej o to, że wiesz, oni podejrzewam nie poszliby ze mną tak na rękę, tak jakby żeście tutaj poszli, że
no niby gram na tym singlu, ale jednak te kilometry kurwa nabijam, tak? Znaczy nie, no oni to by teraz byli bardzo nastawieni na kilometry, to oni by ci nie powiedzieli. Oni by byli przeszczęśliwi. Ja to ich pierdolę tak szczerze. No bo widzisz jak oni się zachowują, nie? Po tym co się dowiedziałem, to szczerze kurwa niespecjalnie jakoś by mnie tam ciągnęło. Z ręką na sercu kurwa, gdyby Lightback nie istniało, to już bym wolał kurwa tak na dobrą sprawę teraz iść do Lanesów niż do szachmatów. Nareszcie. Autentycznie, Lanesi odjebali z tym konwojem. No kurwa, no dobra, no każdemu się może zdarzyć, tak? No mhm. Też się nieciekawie zachowali. Ale teraz patrząc na to wszystko, kurwa, widać, że oni jednak jakoś chcą jakoś to naprawić wszystko, nie? Czyli w sensie, no biorą udział tam w innych konwojach, nie odpierdalają ani nic, nie? To samo zauważyłem, pomału zaczyna właśnie zauważyć, że oni tak robią, no. I szczerze podejrzewam, że gdyby kurwa nie ta gadka wtedy Shena, gdzie no wkurwił się tak, no bo no nie oszukujmy się, ale tak było. I podejrzewam, że gdyby tak kurwa nie było, to na ten moment konwoje z Lanesami też nie było. A to na pewno. Gotów do jazdy! Nareszcie! Nie byłoby tego kwasu, nie byłoby. Powiem ci tak, z tego co czytałem, co on tam kurwa wypocił, no to ja podejrzewam, że z połową VS-ek, z którymi były wojna, gdyby tak było tak jak jest teraz, podejrzewam tego by w ogóle nie było. Co tylko rozkażesz. Pięte słowa. Ale wiesz, zauważa się to wiesz później, tak? Po czasie niestety. No ale no kurwa wiesz, teraz no jest głupio tak trochę odezwać się do nich i powiedzieć no słuchajcie kurwa przez tego i tego gościa żeśmy się pokłócili, nie chcemy wojny, nie? No bo to kurwa wiesz, to brzmi no tak właśnie zależy, tak? Ale no kurwa to też powiem ci, to jest wszystko idzie kurwa wyjaśnić, tylko teraz na dobrą sprawę. Nie mam to wyjaśnia, bo ja uważam. Ale to wiesz, to teraz kurwa są te kłótnie z tymi fałdykami przez Shena, bo Shena, ja rozumiem, Shena chciał to wszystko powyjaśnić i tak dalej. No ale no kurwa, no też momentami on nie umiał wytrzymać nerwowo z tego, tak? Zamiast dojść do jakoś normalnie do ładu i składu, no to powiem ci, te jego wybuchy były troszeczkę też nie na miejscu i inne VS-ki też się troszkę nie fair zachowały, że nie były, że tak powiem, uczciwe, tak? W sensie nie powiedziały całej prawdy, dlaczego przykładowo nie jechali, tak? Też prawda. Ale mówię, no to jest właśnie co ja kiedyś powiedziałem Kacprowi, że dużo było takich sytuacji pomimo wszystko, że Shena gdzieś coś kurwa potrafił właśnie takiego wiesz nakręcić, a kurwa później zrobił z siebie ofiarę na koniec, nie? Niech nikt nie przeżyje. No to szczerze, po tym liście parafialnym, co on tam wypocił, no to kurwa zrobił z siebie ofiarę niesamowitą. Tak, dokładnie. Nareszcie. Wszyscy kurwa źli. Wszystkiego tego dosyć, no. Tak, wszyscy źli, kurwa, tylko nie on, biedna ofiara, ja muszę no. Poukładać sobie życie prywatne jak tych. Ale ja naprawdę kurwa coś takiego właśnie poczułem po tym jak przeczytałem, ale to chyba ze 3 razy czytałem, że on z siebie właśnie ofiarę robi, nie? A kurwa wszyscy są inni źli dookoła. Co tylko rozkażesz? No ja ci powiem tak, z tego co ja tak zauważyłem na początku nareszcie tego co on tak napisał, no to jeszcze było w miarę do zrozumienia, ale jak on się kurwa już później jak on się już później rozwinął z tymi swoimi kurwa myślami, to on już coraz bardziej się kurwa pogrążał w tym wszystkim. Mhm. No coś w tym jest. Tak jak on tam napisał, że no on by wolał być zwykłym kierowcą. No dobra, kurwa, chuj, mógł zostać tym kierowcą. Co mu szkodziło tutaj kurwa zostać? No tak. No nie, kurwa, poszedł sobie do szachmatu. No jak po co, Moro? No przecież on kurwa ma doskonale wiesz, że on wcześniej już tam jakieś lody kręcił, że tak powiem, z tym. Z eliminatorem. Bo to od dawna było, już nawet Kacper to zauważył, że on bardzo często tam właśnie do niego latał, nie? Bardzo często do niego latał, wielce jakieś tam rozmowy i tak dalej, wiesz. No stało się, co się stało, tak? Ja się nie zdziwiłem, że on tam poszedł właśnie do niego, nie? Bo on go po prostu przekabacił, nie? Zastanowię się nad tym, co tylko rozkażesz. Elo, elo. O, Krzysiu przyszedł. Nareszcie.
wtedy gramy w BF, tak? A oni tam robią kurwa Fame MMA na FPS. Gotowe! Kacperek jako jedyny kurwa w życzeniach złożył, z tego co ja tak słyszałem, jako jedyny złożył to, żeby kurwa te kilometry na traku poszły, nie? Jako jedyny. Ale to będzie dać do mnie kacperek. Zastanowi się nad tym. Kacperek, aż za to twoje życzenia, drugi piwko otwieram. Nareszcie. Ale jeszcze pytanko, jeszcze takie pytanko, jak robi wąż. Niech nikt nie przeżyje. Co wąż rozkażesz? Aha, wąż rzeczny. Du. Wąż rzeczny. Zastanowi się nad tym. Ej, właśnie Adam, do kiedy ty masz leki? Co ty? Nie wiem, ile mi jeszcze tabletek zostało, ale jakoś do przyszłego tygodnia. Nareszcie. Zastanowię się to tym. Boż kurwa, pojechaliśmy z tego i przyszły tam pedały, no. Nie ma sprawy. No, fajne tam nim męczyć. No, pucujemy. Powodzenia. Dobra. Wozu, co tylko rozkażesz. O, ja też życie na trackbooku już Adamka przegoniłem. Skąd ten skurwiel we mnie strzelał? Ty mu gonimy? Tu. Odkryte zadanie? Kurwa, tamtego typa to ja w ogóle rozjechałem. Nie mogę dłużej czekać. Co obiegał co nam czołgę. Co tylko rozkażesz. Nareszcie. Zastanowię się nad tym. O, Reaction chyba też miał kurwa dość FPS. Zastanowię się nad tym. Poszedł? Ale tu jest! Co tylko rozkażesz. Nareszcie. Zastanowię o, nie się, się nad tym. Nareszcie. Jak tam Reaction? Oni zaraz tam kurwa we dwóch zostaną. Nie mogę dłużej. Ile różnica pomiędzy jeszcze tym? Jak masz 70 Hz, to bym musiał. O, chuj widać. Fizycznie co nie możesz tylko ważyć, rozkażesz. Żeby było widać. Zastanowię się nad tym. Żałosny chłop. Ej, w ogóle jak tak dłużej sobie kurwa młodego posłuchałem dzisiaj, to tak kurwa on sprawia wrażenie jak taki drugi Peter, nie? No tak trochę też miałem przez chwilę takie wrażenie. A to wiesz, zobaczymy co to z niego będzie. No, szczerze tak z moich obserwacji obstawiam, że strzała tutaj zostanie, bo tak naprawdę widzę tak po jego zainteresowaniu z tego wszystkiego, że wiesz, próbuje przykładowo z tym wirtualem i tak co dalej, i tak dalej, to podejrzewam, że on jednak będzie chciał zostać, nie? Strzała? Co tylko tak, rozkażesz. To dobrze, no też mi tak wydaje. Jakoś tak widać, że angażuje, nie? Jak? No bo co do młodego, to tak troszkę nie jestem przekonany. W sensie, że wiesz, no będzie jeździł, ale no... To ja może też. Być też takie chwilowe, nie? No, ja tak samo miałem takie wrażenie. No zobaczymy, co to będzie, nie? No póki co motywacja ma dobrą, no ale no, wiadomo.
Bo strzała to jest ogólnie jego wujek? Ale to jest jego wujek, tak? Też taki właśnie trochę sprawia. Tak, tak, tak. Strzała to jest jego wuja. Okej. Ale on jak sam sobie trochę za bardzo cwaniakuje, jak na moje. Słuchajcie, jak będzie jakaś taka dziwna, krzywa akcja, to się szybko, kurde, wyjaśni, tak? No. Nareszcie. Ma wujka, to sobie kurwa też z nim pogada, no wiecie jak jest, tak? Wodzu. Ale wiesz, na przykładzie ten, ja, na przykładzie strzały, nie? To wam się strzała tak, jak żeście którego pytali, że czy jeszcze w jakiejś tam gierki pyka, nie? No to on tak na spokojnie wszystko powiedział, tak wiesz, bez niczego, nie? Tak nie ukrywał tego. A jakbyś się spytał młodego, w którą gra, to on zaraz powiedział, no w to napierdalałem i tak dalej, tu mam taką rangę, tu coś tam, wiesz, taki kurwa podniecony życiem jest, nie? No. Tak samo jak on do mnie, kurwa, dzisiaj mówi. No, wczoraj ci w kilometrach pokonałem. Ja mówię szczerze, ja mówię, kurwa, mnie to w ogóle nie rusza. Ja mówię, zobaczymy jutro. Co ty skrzyżujesz? Ziemio ogniu, by zastarali się na komendania. Tak samo jeszcze jak właśnie też Szczała powiedział, że on będzie wyjeżdżał, co nie? No to on przecież to samo mówi, że no on jak pojedzie, to chciałby sobie też z nami tutaj pograć, pogadać i tak dalej, nie? Mm-hmm. No to wiesz, ogarniał tego laptopa, no to jeszcze ja mu z samego rana tam pomagałem to wszystko ogarnąć. I wiesz, no on mówi, no to spoko, fajnie, to sobie będę mógł z wami normalnie pograć i pogadać, nie? No to git. Czyli jednak chcę zostać, tak? Świetnie. No tak, właśnie mówię, że strony strzały z tego, co tak zauważyłem.